Na dworze, wejdź do środka. Urząd Miasta Zgierza otwiera drzwi dla czworonogów. Przygotowano tam miejsce dla zwierzaka i pomoc dla tych, którzy mają do załatwienia sprawy w urzędzie i muszą gdzieś zostawić swojego pupila. W tym wypadku gdzieś nie oznacza na mrozie. Magdalena Michalak. Byli sobie pan i pies. Pan zabierał swojego pupila niemal wszędzie. Niestety, do urzędów i instytucji pies wejść nie mógł i musiał, tak jak inne czworonogi, czekać na dworze, mimo mrozu. Takiego właśnie trzęsącego się z zimna zwierzaka zobaczyli pracownicy Urzędu Miasta Zgierza. Zauważył to pan z ochrony, zauważyły też urzędniczki, które natychmiast poszły do prezydenta z taką informacją, że taka sytuacja ma miejsce. Ten psiak stał tutaj kilka minut dobrych, po prostu trząsł się z zimna, był przestraszony, zmarznięty. I na drzwiach do urzędu pojawiła się taka tabliczka. Do środka można już wejść razem. Spokojnie może poczekać. O. O, tak, na pana poczeka piesek, grzeczny piesek. W pakiecie pies dostaje także głaskanie i opiekę lub, jak mówi pan ochroniarz, ochronę. Ja bardzo lubię psy, także nie ma sprawy. I psy też mnie lubią, także... Dogadają się pan. Dogadamy się. Na razie zwierzakom jest udostępniona jedna klamka, bo tłoku nie ma, ale jeśli trzeba będzie, to i dla kilku psów miejsce w środku się znajdzie. Wszyscy, którzy w urzędzie pracują, to przeważnie są bądź po trochu psiarze, bądź kociarze. Zwierząt w naszych rodzinach jest wiele, w związku z tym nawet nie przyszło przez myśl, że ktoś może negować taką inicjatywę. Teraz ciepły kąt, latem zimna woda w misce. Mamy dawać przykład, podkreśla wiceprezydent, prywatnie właściciel Nory, 5-letniego Berneńczyka. Czy myśleli państwo również o tym, że jeżeli ktoś długo siedzi w pracy, jest samotny i ma zwierzaka w domu, żeby sobie przyprowadził tego zwierzaka, zrobił mu legowisko? Nie byłoby to żadnym kłopotem, pod jednym warunkiem, że nie będzie to w żaden sposób ani zagrażało, ani utrudniało pracy innym i naszym klientom. Może z mastifem czy owczarkiem niemieckim byłby problem, ale mniejsze rasy spokojnie zmieszczą się na przykład pod biurkiem. Ale to już temat na inną opowieść.